Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji Addicted to Chaos Megadeth. Świetny utwór, wspaniały. Jeden z moich takich bardziej ulubionych utworów tego zespołu. Posłuchajmy sobie, jak to brzmi. Zacznijmy sobie od pierwszego motywu. Najważniejszą kwestią w tym motywie jest to, żeby grać palmutingiem, czyli po prostu tłumienie nadgarstkiem. Bezwzględnie musi być to zagrane, żeby fajnie zabrzmiało. Bez tłumienia nadgarstkiem brzmi tak. Czyli przykładam nadgarstek na wysokości między mostkiem a pierwszym przetwornikiem mostkowym. I jedziemy. Tylko ważna to jest taka uwaga, że jeżeli ja puszczam te dźwięki, na przykład teraz tą tercję wielką, czy kwartę zwiększoną, czy kwintę, czy tutaj tercję małą, w momencie uderzania tego dwudźwięku ręka mi się tutaj odrywa. Tłumię strunę najgrubszą, ale mi się odrywa ręka, żeby wypuścić, żeby przez tą chwilę wypuścić, wybrzmiewał ten dwudźwięk. Będę specjalnie taki ruch robił, taki za duży, żeby pokazać Ci, w którym momencie ja tą rękę zabieram. Widać, w którym momencie, prawda? Przez to troszeczkę mi się spowolniło, bo przez oderwanie to po prostu troszeczkę się rozwleka w czasie całe granie całego riffu, ale myślę, że widzisz, o co mi chodzi. Oczywiście najgrubsza struna musi być tłumiona i te pozostałe też się po chwili tłumi, prawda? Bo to na chwilę tylko odbieram. Bo jak ręka wraca, to tłumię wtedy pozostałe te właśnie dwa dźwięki, czyli wszystkie wtedy tłumię. Proste naprawdę, da się to wyćwiczyć. No problem jest taki, że tutaj robimy string skipping, bo gramy, uderzam na piątym progu, zobacz sobie do tabu wcześniej, na piątym progu sobie naciskam czwartą strunę, ale później naciskam też szóstą pustą, więc tutaj przeskakuję o dwie struny. String skipping się kłania, aczkolwiek no to dobra, traktujmy to jako ćwiczenie do nauczenia się. Następny motyw to jest przejście po tym. No to właśnie to nie jest żaden problem. Bo jedno kółko tego riffu głównego trwa tyle. No właśnie. I później jest przejście. Spoko. Tu jest dużo ruszania się w obrębie 2-5, kombinowanie palcami.
Super się to gra, bardzo fajne ćwiczenie. No trudny motyw jest ten. Trudny, szybszy po prostu, szybszy do zagrania jest. Natomiast gramy struna druga, struna próg drugi, a struna czwarta. 2-0 i piąta 3-2-0. Trzeba od razu szybko przejść do 3-5. Da się to ogarnąć, bardzo fajny efekt jest tego. I najfajniejszy chyba motyw z całego tego riffu. Od razu z przejściem na do pierwszy próg na strunie najgrubszej i jedziemy z powrotem wtedy. Tu bardzo ważne jest zrobienie vibrata na szóstym progu i na czwartym. On tak brzmi. Na czwartym brzmi tak. Pamiętaj, vibrato robimy tak, że po prostu rusza się nadgarstek. Tutaj ta część dłoni się rusza. Nie samymi palcami robię, tylko ta część dłoni się rusza. Ona po prostu jak dotykam już struny progu, to ruchem takim robię dźwięk, a nie ruchem palców. O tym pamiętaj, to jest bardzo ważne. Dobra, to jest tyle. Taby postaram się wrzucić tam do ściągnięcia, żebyś miał na łatwości do ogarnięcia to. Do zobaczenia w następnych filmach. Gramy, nie śpimy, rockday.pl. Trzymaj się, cześć.